Tego nie nagrywaj. Siema, siema, jesteśmy teraz na koszu, na wysokości dachów Volvo. Mamy tu zamontowaną rurkę oryginalną z 6 halogenami Skylet. To są halogeny LEDowe z paskiem pozycyjnym w kolorze pomarańczowym. Była też opcja koloru białego, no ale wiadomo, z tego się rezygnuje. Pokażemy Wam, jak mamy je podłączone. Generalnie powinny to być inne mocowania, takie wysokie, gdzieś oryginalne z Volvo i dopiero do tego przykręcony halogen, ale wygląda to, że tak powiem, kiepsko, a wręcz chujowo. I przerobiliśmy trochę śruby, tak żeby ładnie tu weszły w rynienkę i się zaklinowały. Tutaj mamy w ten sposób przykręcone halogeny. Wszystkie śruby, jakie używaliśmy, zresztą praktycznie w całym Volvo, wszystkie śruby, które zostały przez nas przykręcone, są ze stali nierdzewnej. Dodatkowo tutaj jest podklejona tasiemka dwustronna, zresztą widać, że tu gdzieś wypłynęła sobie, żeby to trochę ustabilizować i żeby pozbyć się w razie czego jakichś drgań. Kabel mamy puszczony, nie wiem, czy Szymon się tak ładnie wychyli jak ja. On się trochę... Coś tak zrobić? Da się tak zrobić, wszystko się da. Kabel będziemy mieli puszczony tutaj w rynience. Tak, w ten oto sposób, zresztą musimy jeszcze je przykręcić. W rynience, spięty trytkami. W ten sposób, o, także wszystko będzie pochowane. Dodatkowo mamy tutaj zrobioną wtyczkę, gdzie możemy sobie ją wypiąć i w tym momencie odkręcamy rurkę i ściągamy ją całą, bez odpinania, bez cięcia żadnych przewodów. Zrobiliśmy tak dlatego, że w razie czego, żeby dostać się do baneru, trzeba zdjąć tę rurkę. Także będzie to dużo łatwiej. Wiadomo, to jest wszystko do powpinania. Jest to owinięte taśmą parcianą, ale pod spodem są owiki termokurczliwe z klejem. Także nie ma opcji, żeby coś tu złego się zadziało. Tak będzie wszystko ładnie pospinane. Za chwilę zresztą będziemy spinali. Wkładamy zaślepki z jednej i z drugiej strony. No i co? I tak mamy zamontowaną całą górę. Dodatkowo założone są koguty, o których pewnie wcześniej wspominaliśmy. Koguty będą podłączone w sumie w dwie możliwości. Jedna to będzie świecenie razem z światłami długimi. Chodzi głównie o mruganie światłami, tak żeby podczas mrugania światłami długimi obracały się koguty. Oczywiście koguty nie kręcą się obydwa w prawą stronę, tylko jeden w prawą, jeden w lewo. Przez to wychodzi... robią taki wzór. Ona rysuje Wam, bo mamy bardzo czysty dach. O, robią tak. O, w ten sposób. Takie coś robią, no. Bo normalnie by robiły trochę tak i w ogóle. No, ale mniejsza z tym. Tak są podłączone. No, co tu jeszcze mówić? Nie ma tu nic więcej. Blendę mamy założoną. Baner mamy założony. Podświetlenie do baneru też mamy założone. Generalnie obudowę filtra powietrza też mamy założoną. Zostanie nam poskładać to, podokręcać halogeny. Później tak pewnie będziemy jeszcze ustawiać względem świecenia. Albo będą doświetlały sam przód pojazdu, albo będą świeciły po drzewach. No zobaczymy co wyjdzie, ale to tam zrobimy już na końcu później. Dzisiaj przykręcimy w jednej linii, tak żeby w miarę równo. Ustawimy je mniej więcej delikatnie pochylonych na dół. Mniej więcej tak jak teraz. Myślę, że to będzie już spoko, a resztę się dostosuje podczas jazdy. Założymy tu zaślepki i górę mamy skończoną na gotowo. No tu przyjdzie jeszcze osłona, jak chłopaki ją odrapią z jakiegoś srebrnego gówna, które jest ciężkie do pozbycia się. Matko jest. No w kabinie, jak można zauważyć, mamy syf i to nie mały. Od ostatniego nagrania co doszło? Na pewno doszło oświetlenie dołu, pewnie Szymon nagra jak zejdzie na dół. Mocowanie listwy na obrysówki pod listwą międzyosiową, zresztą jedna tu leży jeszcze nie przymocowana. Podłączenie trochę instalacji, dodatkowo doszły poliki na maskę, też już zamontowane. Dokładka zderzaka jest zamocowana. No i co, i tak to wygląda. Mogę Wam pokazać. Ernest nie widzi, ale zrobię to. O Jezu, jakie to jest przyjemne. Jeszcze raz. Jezus kochany, zajebiste. Dobra, nakleję mu, bo on później będzie płakał, że też chce. Jeśli to on za nie płacił, to niech ma trochę przyjemności.
Niech sobie odklei. No, także tak to wygląda. Czy ten Bambik coś tam robi? On tam się nie zna, ale udaje tam. Generalnie robota z nim to jest, Jezus kochany. Ale piwko przywiezie, jedzenie przywiezie, drożdżóweczki do kawy są, nie ma co narzekać. Pokaż się tu. No chodź Bambik, no. O. No, jest, jest. Wykończony fizycznie, psychicznie, mentalnie. I finansowo. I finansowo, no przede wszystkim. Także tak wygląda sytuacja na dziś. Dobra, ja tu będę sobie grzebał do góry dalej. Szymon zejdzie na dół, albo spadnie, nie wiem co, jaką opcję wybierze, ale nagra was, pokażę wam auto z dołu. No, także tego. Jesteśmy na dole, wszyscy zeszli, nikt nie spadł, wszyscy żyją. Mamy osłonę międzyosiową. I ta osłona międzyosiowa jest, że tak powiem, chujowa trochę. W sensie niefajna, o, nie ma przeklinania. Długi, powycinasz to, co? Nie. No dobra, to nie wycinę. Bo w tym miejscu mamy obudowę katalizatora. I teraz osłona jest przykręcona, lista jest przykręcona do osłony. I osłona musi być otwierana, bo jak auto będzie jeździło słodnią, a prawdopodobnie z nią będzie jeździło, to żeby je zatankować, trzeba uchylić osłony, bo będzie za ciasno. My musimy wykminić tu jeszcze jakiś patent, który będzie łatwo rozsłączalny, bo jeśli będzie tak zostawiona na tej odległości, będzie sobie tu drgała. Ale ten patent, jakiś pomysł mam, myślę, że go zrealizujemy. I prawdopodobnie będzie to przykręcenie jedną dłuższą śrubką z drugiej strony do blachy, żeby to ustabilizować przez obrysówkę. No, zrobimy to na motylek w razie czego, żeby to szybko i łatwo szło zdemontować. Coś wymyślimy, pokażemy wam. Także teraz przykręcę sobie obrysóweczki. I co? No i będę rzeźbił kable od spodu. Kable. No, oczywiście jest tak fajnie rozmieszczone, że nie starczy tak kabla, żeby to połączyć. O, na przykład sobie w ten sposób. Także każdy kabel będzie trzeba przerabiać. Generalnie masakra. Ale zrobimy. Zrobiliśmy tak. Aha, światło na dole pod zderzakiem. Też kabelki były no, tak właśnie, krótkie. Pokazuję może. Eleganckie policzki. O. Tego typu. Bambik, a ty masz mikrofon? Mam mikrofon. O, cytrynki siedzą. Bam. Tutaj, o kurczę. Podłączyć wam? Podłączyć? Co włącz, dawaj. Poczekaj, bo to tak jeszcze jest na pałę podłączane. No. Aha. Bo nie mamy sygnału. O. Znaczy nie mamy wszystkiego podpiętego, bo czekamy z tym do samego końca. Ale no, tak to działa. Tamten polik jeszcze jest do spasowania. W sensie ta dokładka. Pokaż jak to świeci. Zaleka. O, elegancko. Świeci. Góra też świeci. Skydeady świecą, logo świeci. O, ładnie widać, co? Ładnie widać, ładnie. No, elegancko będzie. O, najlepsze roboty robią tu lampy, w które prawdopodobnie wjedzie pomarańczowa pozycja. Ej, te pozycje zamówiłeś już pomarańczowe? Zamówiłeś pomarańczowe pozycje? Nie. No to zamów. Wiedzie. Ja wam to mówię. On jeszcze o tym nie wie, ale tak będzie. O, tutaj Ernest. Matowi i będzie malował. Bo on się nauczył malować. Ściemnia. Nie matowi, tylko ściemnia. Chłop za robotę by się w końcu wziął, to chwilę nie. Z drugiej strony pomalował. A, pokażę. Pokaż. Pokażę, co nie pokażę. O. Spierdolone na amen. Nie, no będzie dobrze. Chyba. O. No to jemu będzie schodziło, nie nam. Śrubeczki na imbus z kwasu. Nie ma lipy. Nie no, jeśli tu o to chodzi, to wszystko wyjdzie fajnie. Znaczy, rdzanie wyjdzie przede wszystkim po jakimś czasie. Chyba. Zbierzesz tak. Z tego czy z tego? Z tego małego. Coś złe? No. No z tymi nie mów. Kurde, jeszcze będzie chciał poprawiać, czy dobre śrubki biorę. Chyba nie wie z kim tańczy. Tu się, czego tu się nie robi?
No. Nie pracuje się tu. No. I się czymś kawy nie miesza podobno. Jak ktoś wie, niech da znać, o co chodzi. Może taki quiz. Pobicie zasięgu. Tak, do wygrania talon. Jak ktoś wie na co, to też niech dokończy. Dobra, bo tak wielcił wczoraj otwory, że przeszczelił, muszę poprawić. No muszę poprawić, no nie, bo kabel mi będzie naciągało, widzisz, no wypierdalaj tam. Popelinę to wiesz, gdzie możesz robić. U siebie w aucie. No, a nie kurwa, u siebie w aucie. Znaczy rób u siebie w aucie, ale nie rób tego u nas, no. Tyle ci powiem. No. A u kogoś na odpierdol? No nie, to u nas tak nie ma, no. O, pokaż jak robić. Trochę tak jest jednak. Jak tak kurwa jest? U siebie to robię na odpierdol, u kogoś rób jak nie wiem, jak dobrze. Oj, paluszki ćwiczone, no. Ale jedzie. No, tak jest, no. W podpisie damy wam numer do tego pacjenta. Może się znajdzie jakaś chętna. Dodamy, że on na tym był na lakierni i paluszki ćwiczył przez 3 dni, także w wilgoci potrafił pracować podobno. Teraz się trochę peszy, no ale taka prawda, no. Cześć, cześć. Przed wami kolejny dzień naszych prac. A my już kończymy, uwaga, wchodzę, instalację elektryczną. Wygląda to na ten moment źle, ale jest dobrze. Mamy podpięte wszystkie przewody. Ładnie, zaraz zrobimy z tego jedną wiązkę. Tutaj mamy wszystkie przekaźniki. Jeden leży tutaj, zaraz go wepniemy. Wszystko podłączone. Tu mamy bezpieczniczki. Reszta kabli. Pociągnięte sygnały do włączników. Dołożone dwa przekaźniki oryginalne. To jest ten i ten. Tutaj wpięte w kostkę piny. Myślę, że dam rozpiskę później tych pinów. I wszystko jest sterowane z oryginalnych klawiszy. O tam, widać dwa oryginalne. Jeden nieoryginalny. Nieoryginalny klawisz jest od sterowania kogutami, bo to taki trochę wymysł. Ponieważ koguty będą załączane ze światłami długimi w jednej pozycji, a w drugiej pozycji normalnie. Dodatkowo jest pozycja zera, która rozłączy je całkowicie. Dlatego łatwiej było to zrobić na nieoryginalnym przycisku niż na oryginalnym i diodach, żeby się prąd nie cofał. No tak, było łatwiej, dużo łatwiej. Także tu mamy wszystko podłączone. Tu mamy wyjście z kabiny. Zaraz to wszystko pospinamy. Przetaśmujemy sobie taśmą parcianą, tylko i wyłącznie. Teraz wam pokażemy z przodu. Otwieram maskę. Tutaj mamy wyjście jedno. Bezpiecznik duży, płytkowy. To jeszcze musimy poupinać. Tutaj mamy wpięte masy pod oryginalne wejście. Wiadomo, wszystkie zaślepki, wszystko będzie poskładane. Puszkę zamkniemy, bo nic już tam więcej nie będziemy do niej dokładali. No i prawie mamy koniec. Aha, tu został kabel do lampek na maskę. Zaraz je będziemy montować. No i tutaj nasz bambik. Sam właściciel, Ernest. Pokaż, co tam spierdoliłeś właśnie. Jeszcze nic. Jeszcze nic, także są nadzieje. Są nadzieje, że nic nie spierdoli, ale... No nie wiem, nadzieja matką głupich, czy jakoś tak? No. No, jak tam nic nie spierdoli, to jeszcze jest opcja, że się z drabiny spierdoli. No i tam jest w sumie Szymon, ale nie wiem, co on teraz robi. On teraz... On stoi. Co robisz? Nadzeruje projekt. O ja. No, więc tak, tu mamy międzyośki z dużym bałaganem, który się posprząta za chwilę. Wygląda to tak. O, zaraz wam pokażę na kolejnej. Trochę to odgruzuję może w jednym miejscu. Listwa do międzyosiek jest przymocowana w ten sposób. Tu, na takich płaskownikach są 4 sztuki. Dodatkowo tutaj jest nit jeden, drugi, co tam odcinek 30 około centymetrów. Tak, żeby to było w miarę mocne. Oj, latam z tą kamerą, ale to nic. Także tak to wygląda. Tu mamy poskładany przód. Wstępnie. I tu mamy jedną międzyośkę przyłożoną.
Możesz się, Szymon, odsłonić, bo psujesz mi tu. Wszystko mi psujesz. Psujesz. Ona jeszcze pójdzie do polerki. Wstępnie mamy pomalowane piasty. Tutaj jeszcze damy lakier bezbarwny. Chcieliśmy posadzić tył, przód na kołach, bo tył też rozebraliśmy, żeby pomalować piasty. I dodatkowo założymy komplet klocków plus zrobimy zaciski. Zaciski to Waldek nam zrobi. Już są gotowe zresztą. Pojedziemy je odebrać. I naprzód też wiadomo nowe klocki. Zrobiłem później serwis olejowy za ostatnie pieniądze właściciela. Nie no, coś tam mu jeszcze niby zostało, zatankuję za 5 dych po tym wszystkim, także... No łzy w oczach to nie wiem, to miały być łzy szczęścia, a wyszło jak zwykle. Góra też świeci. Generalnie wszystko działa, tak jak zakładałem. Ja zakładałem w ten sposób, ale właściciel nie zakładał. Ernest, wierzyłeś we mnie? No tak średnio by powiedział, tak średnio. Nie no, działa, wszystko działa. Następne nagranie będzie z dalszego etapu, no wiadomo, przecież nie z bliższego, ale myślę, że wtedy już będziemy mogli wam pokazać, jak wszystko świeci. Pokażę wam, co spierdolił właściciel. Spróbuję przybliżyć, o. On ma nawet koszulkę, pokażę wam. Czekajcie, bo tu jestem kiepskim kamerzystą. O, co ma na koszulce? Volvo. Z Turcji przywieziona podobno. Zajebał na pewno z targowiska jakiegoś. Bo był w serwisie, jak usłyszał cenę za koszulkę, to powiedział: panie, gdzie tyle? W Turcji było 10. Dobra, kończymy to nagrywanie i robimy dalej. Już? Cześć. Dzisiaj kolejny i ostatni dzień pracy przy Volvo. Generalnie mamy skończony w 90%. Właśnie kończymy robić obsługę. Szymon wymienił olej, wszystkie filtry. Ja mam podpiątego Jaltesta. Teraz wam pokażemy, jak będziemy na tym pracować, jak to mniej więcej działa. Przeskanujemy sobie cały systemy, całe auto, wszystkie systemy. O tak. Usuniemy wszystkie błędy i usuniemy inspekcję od filtra osuszacza, bo no to trzeba robić. Filtr osuszacza był w kiepskim stanie, zresztą filtry paliwa też były w kiepskim stanie. Wszystkie filtry były w kiepskim stanie. Widać, że wcześniej te wymiany nie były robione na pewno tak, jak będą u nas, bo u nas interwał będzie na pewno skrócony, myślę, do 55-60 tysięcy. Wszystko zależy, jak będzie zjeżdżało z tras. Wszystko świeci, wszystko działa, wszystko jest podłączone. No i co? Szymon może wam pokaże mniej więcej, jak wygląda. Zamknę schowki. Tu jeszcze musimy trochę kabli uporządkować, ale to jest kosmetyka. Czekamy, aż przyjdą boczki drzwi, bo tego jeszcze nie ma. No i trzeba będzie sprzątnąć w środku. A to sobie Ernest ogarnie. Zamknę maskę, pokażę wam. W sumie Szymon wam pokaże. Pokażę wam przód. A ja sobie zacznę diagnostykę. Robimy to przez Bluetooth, także nie musimy stać przy samochodzie. Bez sensu. Nawet to jakoś wygląda, nie? Co mówicie? Będzie coś z tego auta? Będzie czy nie będzie? Ernest mówi, że jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie powiem co. Nie no, fajnie wyszło. Nie ma co. Jakby kierowca był jakiś normalny, to już całkiem było spoko. Może jest, jaki jest, to typowy bambik. Dobra, pokażemy wam, jak pracujemy sobie z Jaltestem. Wybierzemy tu Volvo FH z listy i to jest FH V4. Od 13 roku w górę. Zrobimy skanowanie wszystkich systemów, bo i tak tych błędów będzie bardzo dużo. Przez to, że akumulatory były słabe, bo stało tu u nas no, miesiąc, co chwilę coś włączane, wyłączane. Dodatkowo odpięte wiele rzeczy i w kabinie, i poza kabiną. Wszystkie światła pościągane, do tych błędów tutaj będzie w opór. Usuniemy wszystkie, usuniemy inspekcje. No i co? I
pomogę jeszcze trochę Ernestowi to poskręcać i myślę, że dzisiaj będzie mógł jechać już nim do domu. Pewnie przyjedzie w sobotę, jak ogarnie wszystkie papiery typu certyfikaty, jakieś tachografy i inne sprzęty do opłat drogowych. To jak przyjedzie w sobotę, to pewnie będziemy je myli. W sumie on będzie mył. Będzie wtedy jeszcze polerowany. Także w poniedziałek, jak wystartuje, to już będzie wszystko finalnie skończone na gotowo. No, przeskanowało się kilka systemów, a błędów jest opór. Gdyby Windowsa nie zaktualizowało, to się wysypie, to kto to naprawi. Szymon filmy tylko potrafi składać na komputerze i on tam później gra w te CS-y i nie CS-y. Taki jest informatyk z niego. O, poziom naładowania baterii 16 razy. Panel wyłączników. A nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale to, co to zresetować akumulatory? Z gówna bata nie ukręcisz, trzeba nowe kupić, a nie. Myślisz, że co, jak zresetujesz akumulator, to się naprawi? Za 2000 mogę ci je zresetować. Stare możesz sobie zabrać. Dobra, jest przeskanowany cały. Nie, no, czytał tego nie będę, bo to do jutra byśmy to nagrywali. O, czujnik do rzucia okładzin. To przez nas, bo my odpinaliśmy. Odpinaliśmy wszystkie czujniki, bo mieliśmy wyciągnięte zaciski. Dwa poszły do regeneracji. Robił nam to Waldek z Kościana. Myślę, że gdzieś go tam oznaczymy. Polecamy go zresztą, bo jest w stanie zrobić wszystko z pneumatyki i robi to dobrze, bez poprawek. Kasujemy wszystkie kody, także polecam. Jakbyście mieli problem z powietrzem, jakieś przeróbki instalacji pneumatycznych w naczepie z jednego systemu na drugi, czy tam dokładanie, jakieś podnoszenie osi i takich rzeczy, programowanie modulatorów, regeneracja, to śmiało. Można się odzywać. Albo gdzieś wrzucimy kontakt po prostu do niego pod filmem. Bo ogarniają i to fajnie ogarniają. To będzie smutne, no bo to zanim to się pousuwa wszystko, to trochę zajmie. I zaraz zobaczymy, czy pójdzie mu zresetować akumulatory, tak jak sobie Ernest życzy. Myśli, że jak zrobimy reset, to zaraz będą jak nowe. Wiemy, że nie będą jak nowe, ale jak lubi żyć w tej świadomości, to niech tak ma. Tak jest, ci powiedzą, na lampeczki jest, a na akumulatory już szkoda, co? Tak walczy. No, tam ma ten. Widzisz te trzy puszki z czernidłem? Tamte? No, koło niego. O, są. Czernidło, no. On się zna na rzeczy, Nie, no nie używał tego. To idzie do utylizacji, także spoko. No, ten tydzień nie był lekki. Siedzieliśmy tu codziennie do 23:00 od 8 rana. Generalnie nikomu już się nie chce. A jeszcze trochę jest piątek i są inne auta do roboty. Dobra, mamy usunięte wszystkie błędy. Co się dało oczywiście. Napięcie akumulatora poniżej dopuszczalnej granicy, no to tam wiadomo. Tak jest nieciągłe, to spoko. I tutaj wskaźnik ostrzegawczy otwarcia drzwi. Otwarty obwód. Może przez to, że drzwi są otwarte, a jeśli nie, no to znaczy, że coś jest niepodpięte. No ale dobra, to zobaczymy. To jest moduł pasażera, moduł kierowcy. Tam mamy niepodpięte lampki od tego, od podświetlenia przy otwartych drzwiach, to prawdopodobnie przez to, ale to podepniemy dopiero jak będą boczki. Wchodzimy w Altesta, klikamy sobie centralny komputer, klikamy połącz. Wchodzimy w utrzymanie. Filtr osuszacza. My tutaj trzeba podać tryb ekspert, mamy wpisany.
Mamy wymieniony wkład osuszacza. Pozostały środek suszący 100%. Proces został zakończony. OK. Wyłączamy zakład. Co wyłączamy? Zapłon. To był reset? Jaki reset? Akumulator. Na sam dole jest. Reset akumulatora. Też robimy w tym miejscu. O, tak jak Szymon zauważył. Ernest będzie myślał, że ma nowe, a nie ma nowych. Proces został zakończony. Wyłączamy zapłon. Włączamy ponownie. I jest. Kasowanie błędów pojazdów. Jakieś i zwolnienie blokady elektromechanicznej kolumny kierowniczej. Dobra, żadnej takiej blokady nie ma, także spoko. Diagnostyka, czynnik deszczu, utracony komunikat. Suniemy wszystko. Bardzo możliwe, że to właśnie przez diagnostykę się pojawia, lub przez zbyt niskie napięcie, które tutaj występowało w tym aucie. Wróciły błędy, zaraz zobaczymy jeszcze raz. Nie ma błędu, także spoko. Także tu, tutaj w elektronicznej jednostce sterowania pojazdu VMCU kasujemy serwis od osuszacza. No jest, opcji jest naprawdę wiele, ale no to w zależności co potrzebujemy. No ale niby opcji wiele, wszystko super, ale na przykład jak chcieliśmy zakodować oryginalne przełączniki do świateł, tych dodatkowych, to musieliśmy prosić naszego znajomego, że przyjechał z oryginalnym komputerem do Volvo i on nam to zaprogramował. I w sumie fajnie wyszło, bo Volvo jest tak, że tylko wpina się przełączniki, jest linia CAN, szyna CAN i je koduje. Także sygnały nam wyszły w kosteczce, nie trzeba było ciągnąć dodatkowych kabli, no i przede wszystkim są oryginalne włączniki i wygląda to spoko. No to co, na dzisiaj mielibyśmy koniec, błędy pokasowane. My z Ernestem jeszcze tutaj pogrzebiemy pewnie chwilę, żeby to poskładać. Wyciągnę wszystkie narzędzia z kabiny, czyli pół naszej szafki, bo tyle pewnie tam jeszcze zostało. I no i co, on pojedzie do domu i ja też pójdę do domu, bo już mam dosyć. Pokażę wam jeszcze fajny patent, jaki zrobiliśmy z tych listw. Może by zatankować chłodnie. Znaczy jak auto będzie z chłodnią, czy tam w ogóle z inną naczepą, jest to dość nisko, trzeba otworzyć tą osłonę. I lista na dole otwiera się razem z osłoną, w ten sposób. Tam jeszcze musimy kable poupinać, ale tak to wygląda. Także można śmiało otwierać. Z drugiej strony nie ma tego problemu, bo z drugiej strony nie ma obudowy katalizatora. Tutaj jest obudowa katalizatora, która jest nieotwierana. Jakbyśmy ją przymocowali tutaj na stałe, no to nie moglibyśmy otworzyć osłon. No. Także tak to w sumie wygląda. Myślę, że wyszło spoko. And I know it. And I know it.